Witam w kolejnym filmiku, filmiku perfumowym. Jeżeli obraz jest ucięty, należycie opcję oczywiście pełny ekran. Dzisiaj w użyciu mam, tak bym powiedziała, pełniejsze, mocniejsze użycie zapachu e, amerykańskiej niszowej marki od ekstraktów. E, jest to marka, wydaje mi się, że od ekstraktu, przynajmniej tak jak ją przeglądałam. No, dużo mają ekstraktów, więc e, na pewno na tym bazują. Jeżeli chodzi o swoją ofertę, niektóre flakony... Przynajmniej y, takie były dopiski, że są w bardzo małej ilości flakonów, czy znaczy niektóre y, zapachem, na przykład wyprodukowanie tylko 50 y, buteleczek, i właśnie zapach, który ja mam dzisiaj wrócił, miał taką adnotację, czyli że bardzo mała ilość na cały świat. Zapach ponoć bardzo w stylu y, marki, chyba to się wiroża, hmm, może tak, nazwę y, zapachu i tak dalej, do którego ponoć jest podobny ten zapach Dua Fragrances ja oczywiście dopiszę natomiast ja tego zapachu konkretnie marki chyba róża tak to się chyba wymawiam chyba nie poznałam któryś kiedyś miałam yy, ale wydaje mi się, że nie ten przynajmniej ten co ja miałam był taki właśnie mocno kwiatowy taki wręcz tak trochę nie dzisiejszy kwiatowy, trochę ostry kwiatowy więc kompletnie nie przypominał tego z Dua Fragrances, który ja mam dzisiaj który ja tu mam dzisiaj Porządnym użyciem. Kompletnie inaczej odbieram niż przy wcześniejszych użyciach. Nie wiem, yy, na czym to polega, że w małych ilościach on ukazał u mnie głównie aspekty owocowe i bardzo szybko go skreślam i uznałam go nawet za nikłym. W mocniejszym użyciu w ogóle go nie odbieram jako nikły, w ogóle go nie odbieram jako owocowy. Znaczy z tym w ogóle to już trochę przesadzam. Ciut owocowy, natomiast dominującym motywem jest motyw. Słodko, przyjemnie mleczny, trochę mi się skojarzyło z takim, bym powiedziała, jakimś deserem mlecznym, troszeczkę z zapachem mleka w proszku dzieciństwa. Generalnie tego typu klimatem, moją moja mi się skojarzyło z jakąś taką zupą mleczną, z jakimś dodatkiem jeszcze owoców. Intrygujący, na pewno intrygujący, jeżeli chodzi o klimaty takie właśnie lekkie, górmą, czyli nie takie przesłodzone przyjemny i w ogóle jeżeli chodzi o zapachy mleczne, to właśnie dwa zapachy poznałam tej marki i oba są w takim klimacie. I powiem szczerze, uważam, że motyw mlecznych zapachów to bardzo ciekawy motyw, który potrafi być taki właśnie kremowy, cielesny, intymny, kosmetyczny, elegancki. I spotkałam się z takimi określeniami, że perfumy mleczne to w ogóle. To nie są perfumy, że perfumy prawdziwie to perfumy kwiatowe. Ja powiem tak. Ja jestem najbliższa grupie kwiatowej. To jest moja ukochana grupa perfumowa zdecydowanie taka najbardziej ukochana. Natomiast nie pokuściłabym się o wskazywanie, że jakiś motyw to, to nie są perfumy. Zresztą, wydaje mi się, że nikt nie ma prawa tak tego oceniać. Poza tym, kremowość to jest też. Cecha, która bardzo często się łączy z kwiatami. Mamy różne, właśnie kremowe kwiaty. Potrafi się ułożyć na przykład gardenia kremowo. Mamy przepiękny miks białych kwiatów, chociażby w, w Pure Poison Diora czy w podobnych klimatach In White, In White, Jesus del Poso. Także nie, nie generalizowałabym w ten sposób. I to, co jeszcze chciałam powiedzieć, to. Może właśnie w plotę taką niedrogą perełkę białokwiatową, kremową, to właśnie In White. To jest naprawdę niesamowita, niedroga perełka zapachowa. I z marki właśnie Jesus del Poso wskazałabym ten szczególnie zapach jako niedrogą perełkę zapachową. Oraz może jeszcze, podaję że chyba nazywa Peoni, dessert, dessert Peoni z Arabian Nights, właśnie z Jesus del Poso. Zapach w klimatach Angela, który można zrobić bardzo fajny. Za naprawdę fajne kwoty, i bardzo duża ekspansywność, wyrazistość tego zapachu. Także.